Do oglądania zaprasza szlagierowysklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep. 32 7 900 900. Roztomili to było duo Feniks, dwa Feniki i piosenka o miłości. A koło mnie pełna szlagierowej miłości, znana Państwu nasza i Wasza gwiazda Teresa Werner. Witam Tereniu. Witam Geno, witam Państwa. Wakacyjna Teresa, wakacje na półmetku. Tereniu, te wakacyjne przygody. Powiedz coś o tym. Och, wakacyjne przygody. Niewiele ich, ponieważ mam bardzo dużo koncertów i ten wypoczynek to tak naprawdę pomiędzy koncertami. Troszeczkę nad naszym Bałtyckim Morzem, spacery wieczorne, trochę opalania. A powiedz mi, Tereniu, niewiele. Jak widać, ty jesteś bardziej opalony ode mnie. Słuchaj, ale ty jesteś bardziej rozśpiewana ode mnie i mamy jeden. Nie wiadomo, nie słyszałam cię. Kochani Państwo, to brzmi jak zapowiedź niesamowitej atrakcji szlagierowej. Duetu. Duetu, kto wie. Tereniu, powiedz mi taką rzecz. Skoro byłaś nad Morzem Bałtyckim, to gdzie? Nad naszym Bałtyckim Morzem. Rewal. Piękne miejsce. Międzyzdroje. Pozdrawiamy fanów z tych... Darłówek. O, z tych obszarów nadmorskich i nie tylko, bo... Pozdrawiamy. Wszystkich, tak jest, fanów Listy Śląskich Szlagierów. Mam do Ciebie kolejne pytanie, skoro mówiłaś praca, praca i praca. Tak. To jaka praca i znowu gdzie? Bo domyślam się, że nad morzem. Jaka praca? No cały czas po całej Polsce, koncerty w całej Polsce. I co muszę tutaj podkreślić, festiwal 23 w Šibeniku, na który zapraszam, wystąpię na festiwalu w Šibeniku. Jestem zaproszona przez tamtejszą... Ale Tereniu, mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Wiesz, Twoje ulubione miejsca turystyczne, zanim porozmawiamy o koncertach, festiwalach, no gdzie zaprosiłabyś fanów, na przykład Listy Śląskich Szlagierów? W jakie miejsce? No zaprosiłabym do Chorwacji jednak. O. Dlatego, że jeszcze mam te klimaty i te krajobrazy przed sobą i myślę, że tam byłoby nam bardzo fajnie. Piękna sceneria, czyli piękna pogoda. No właśnie, piękna sceneria, piękna pogoda, piękna Teresa Werner i oczywiście piękne szlagiery. Ale słuchaj, wiem, że właśnie o festiwalu, o którym mówiłaś, już krążą niesamowite szlagierowe plotki, bo będzie tam podobno 12 wykonawców z całej Europy. Ty między innymi. Tak, tak. I ja między innymi bardzo mnie to cieszy, że na pewno liczę na to, że... Czyli szlagiery górą, proszę Państwa. że ten występ przebiegnie w przemiłej atmosferze. Że wiadomo, trema zawsze będzie, dobrze, ale trema, minimalna. Występ, a powiedz była. Tereniu, kiedy ten festiwal? Kiedy? Festiwal 23, teraz w sierpniu 23, kto z Państwa będzie w okolicy, zapraszam. Czyli 23-24 sierpnia. Przypomnij miejsce. Šibenik. Šibenik w Chorwacji, kochani Państwo, będzie tam Teresa Werner i oczywiście jeszcze 11 wykonawców z Europy, ale jak to się mówi, szlagiery górą, Teresa na pewno tam wyśpiewa dobrą pozycję. Tego Ci oczywiście życzymy. Powiedz, skoro o dobrych pozycjach szlagierowych mówimy, to na pewno dobrą szlagierową pozycją będzie Twój nowy teledysk. No tak, nowy teledysk kręcony nad morzem w Budwie. O, Budva, piękne Czarnogóra. Tak. Czyli Teresa kocha morze, drodzy Państwo. Kocham morze i te klimaty, rzeczywiście tak jest. Ta atmosfera kręcenia teledysku była przewspaniała. Dobrze. Kręcony był na morzu. Piękna sceneria, jak powiedziałam, Łódź. Pan, który nam po prostu wypożyczył Łódź, był przemiłą osobą. Pozdrawiamy szlagierowego pana od Łodzi. Tak, ale powiedz, wydarzyło się coś? Wydarzyło się coś na Łodzi? Częstował nas owocami, oczywiście owocami morza. Nie morza, owocami po prostu. To nie były owoce morza. A do owoców coś było? Było pyszne winko swojskiej roboty, tak. Kochani Państwo, było winko, Łódź, morze, było super. Przede wszystkim bardzo dobre nastroje. Wszyscy wypłynęli i wrócili w komplecie? Wszyscy wróciliśmy w komplecie, nikt nie wypadł za burtę. Kochani Państwo, nikt nie wypadł za burtę. Ja myślę, że nasza kochana Teresa też nie wypadnie za burtę Top Szlagier Dziesiątki, bo trzymasz się tam już bardzo długo, ale dzięki powiedz, Państwu, kocham pięknie. Swoje morze. Tak. To tytuł teledysku. Tytuł teledysku, i tak. Prawdziwa historia z Twojego serca płynąca? Tak. Tak? Myślę, a dlaczego tak. Właśnie morze? No morze, wakacje. To akurat chyba najbardziej czyli na falach czas, morza szlagierowy sukces. Kochani Państwo, Kocham swoje morze to nowy teledysk Teresy Werner. Poznaliśmy tajniki kręcenia tego teledysku, a sam teledysk poznamy już za chwilę. Przed Państwem terenie już dziękujemy, a przed Państwem premiera, wspaniała premiera nowego teledysku. Zapowiedzmy razem. Kocham swoje morze.